Ja się nie wyspałem. Ale lecimy z tym dniem, moi drodzy. Musimy coś zjeść. Głodni. Oj, głodni. Z Nilką, która teraz jest chyba głodna. No to jest fuzja teraz, tak? Mamy kota i mamy Nilkę, pieska. Ty się tak wkurzasz, tak się wkurzasz. Tak się wkurzasz. A on ma wyrąbane. On ma szczerze, ma po prostu wyrąbane, no. A Nilka się wkurza. Wygląda jak kot Umboksala. No podobna, podobna. Mareczka w tle już chyba dobrze znacie, nie? Mareczku, przywitaj się. Nie wiem, czy pozytywnie. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, bo był kiedyś też porywaczem. Cichutko, nie wspominaj. Ale jestem tu z Markiem i z moją rodziną. Majówka, Chorwacja, Vela Luka, na wyspie Korczula. Chcę przywitać was z tym oto pięknym widokiem. Dzisiaj akurat słoneczka nie ma, bo lekko pochmurnie jest. W sensie słońce jest, ale gdzieś tam się kryje. A pomimo tego jest bardzo ciepło. Wczoraj była mega parówa, tak też dzisiaj troszeczkę więcej chłodu. Pamiętajcie, to nie jest vlog. To nie jest vlog. Ale to nie jest vlog. A to nie jest vlog. To nie jest vlog. To nie jest vlog. Vlogów nie ma i nie będzie. Na tym kanale. Na tym kanale. Nie. Nie. O nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Dzień dobry, w kolejnym odcinku pod tytułem Dziwne zjawiska natury. Proszę, schowajmy się tutaj gdzieś w zarośle, jakby nas nie zobaczył, bo mamy świetny gatunek dziwnego człowieka. O, oto jest. Nie patrz się. Mamy świetny przykład Rezygiusza homo sapiens, którym atakuje właśnie. Mówiłem to. Nie. Zdech. Remku. Tak, Marku? Mam dla ciebie prezent. Jaki? Pierścionek. O, kochany. Załóż go. Kochany. Troszkę ciężki, ale zrobię to dla ciebie, będę z nim chodził. Pierścionka się nachciało? Pierścionka! Ja! Rzucam to! To był prezent! Rzucam to! To był prezent! Tak, robota robotą, a raczej opierdzielanie się. Teraz robota, moi drodzy. Trzeba posprzątać tutaj. Lampę chłopaki robiły, a tam jeszcze kilka też innych dupsów do zrobienia. No to lecimy! No witam was wszystkich bardzo serdecznie, Fake Taxi by Rezygiusz! Spójrzcie na ten widok. Tylko w mojej Fake Taxi takie widoki, moi drodzy. Tylko w mojej. Jadymy przez te knieje, ponagrywać trochę drona na dzisiaj. Rafał Sonik wraz ze swoją kobietą, jak też zresztą i Arleta wraz ze swoim mężczyzną Mateuszem przyjeżdżają do nas, będą o 18:00. My do tego czasu mamy okazję, by nagrać fajne ujęcia z ruin na chumie, którego mam na ręce, czyli ten mój tatuaż. Tam nagramy, moi drodzy, ruinki, jak je eksplorujemy. No i fajnie. No i fajnie. Dziękuję za wkład, Marku, było z tobą świetnie, teraz wypierdzielaj z tego auta. Wychodzę. Koniec tego nagrywania! Drodzy Państwo, zaraz będziemy mieli świetny widok, a nawet już teraz jest świetny widok właśnie na Vela Lukę, moi drodzy, na Vela Lukę. Nie ma czasu na wyjaśnienia! Ruszaj! Ruszam! Moi drodzy, jesteśmy na chumie! Punkcie, który macie na moje ręce. Wraz z rodziną, tak jak wam już kiedyś zresztą mówiłem, spędzamy tutaj wiele czasu w skali roku. To jest takie nasze drugie miejsce zamieszkania tak naprawdę. Całą kasę, którą oszczędzamy, inwestujemy w to miejsce, bo to kochamy Chorwację, Chorwatów i tą wyspę. Stąd moja decyzja, że jednak to jest coś, co chciałbym mieć na sobie. Pięknie, jest pięknie. Dzisiaj, tak jak mówiłem, kapkę chłodniejszy dzień. Jesteśmy tutaj w bomberkach i tak dalej. Mam kierowcę swojego Wituśka. Siema! Siema, siema. Po nagrywkach pięknych na chumie. Akurat słońce wyszło, no zajebiście, fajnie, że teraz wychodzi. Wituś jedzie samurajem. Jedziemy na działeczkę, coś szybciutko zjeść i jedziemy po Rafała, który przypływa promem ze Splitu z ekipą. No i myślę, że będzie
Facun. Enduro Star Batches. Jedziemy. Czekamy w starym porcie. Nowy jest gdzieś tam za mną. Brom znajduje się już tam za tym cypelkiem. Uwaga, uwaga, przybliżamy, przybliżamy. Tam jest Rafał i ekipa. O! Tam właśnie on jest, tam płynie! Leci tym, leci! Ekipa nam macha! Właśnie są! Czekajcie, już tu przybliżamy, już przybliżamy! O! Arleta i Mati! Właśnie są przed nami! Jedziemy do portu miastowego, żeby ich tam spotkać. No cudownie, po prostu cudownie. Rafał dojechał, wszyscy są, cudownie.